Cześć, witam ponownie w Blog Odkrywcy. Jestem w Radzionkowie, dzielnicy Rojca. Jestem w terenie i chciałem wam pokazać coś ciekawego. Jakaś opuszczona hala. Oczywiście ja tam wolę stare budynki, szczególnie ceglane, kamienne. Taki metalowy szkielet słabo mnie rusza. Ale jako, że lubię opuszczone miejsca, różne właśnie budynki, hale, postanowiłem coś tutaj nakręcić. Zobaczyć, jak to wygląda. Jesteśmy bardzo blisko Muzeum Chleba w Radzionkowie. Tutaj szybem podsadkowym dawnej kopalni Radzionków, powstańców śląskich. I tutaj jest właśnie taka hala. Widać, że jest zapuszczona pewnie od dłuższego czasu. Całkiem spora. Zobaczymy, czy da się do niej wejść. Myślę, że tak. Jeżeli ktoś wie, co tutaj było, to niech napisze w komentarzu, niech się pochwali, czy jakaś hurtownia, czy jakaś mniejsza fabryka. Tutaj obok są jakieś usługi tokarskie, więc może jakaś mała produkcja tutaj również była. Widać, że wielkie drzwi tutaj wjazdowe są całkowicie wyłamane. Tak więc nie ma problemu, aby wejść do środka. No cóż, hala jakich tysiące, zwykły metalowy szkielet, zwykłe blachy zamiast ścian. Ale coś opuszczonego, tak więc i fajnego. Tutaj podłoże jest całkowicie piaskowe jakieś. Czy coś w tym guście. Dużo oczywiście odpadków, śmieci, jak zwykle. Zobaczymy, czy coś tu ciekawego się znajdzie. Przypuszczam, jeżeli było, to już dawno zostało wyniesione. Ale nigdy nie wiadomo. Tutaj jest jakaś druga część tej hali. Widać, że już mniejsza. Też tam wejdziemy. Tutaj kolejne drzwi wjazdowe. Też otwarte. Widok na całą halę. Zobaczymy, co tam w drugim pomieszczeniu. No, to już dużo mniejsze. Pewnie jakiś wjazd na tira, czy coś podobnego. Ogólnie ta hala nie była głównym punktem programu, ale fajnie, że się trafiła na trasie. Tak więc tak mówię, nigdy nie wiadomo, co się trafi. I fajnie, że tutaj wszedłem i pokazałem wam kolejne miejsce. Jeżeli takie lubicie, no to wpadajcie tu do Radzionkowa, żeby je zobaczyć. I wszystko z mojej strony. Na razie, trzymajcie się ciepło. Cześć!